Witam serdecznie. Tym razem chciałem pokazać, jak wygląda próba Fellinga, czyli jest to jedna z reakcji charakterystycznych m.in. dla aldehydów, tak, związana z utlenianiem aldehydów do soli kwasów karboksylowych. Oczywiście pokazuję to celowo po to, żeby pokazać, czym ona się różni od próby Trommera. To jest oczywiście też nawiązanie do pewnego zadania w próbnym arkuszu maturalnym, który się niedawno pojawił, ale do rzeczy. Próba Fellinga jest modyfikacją próby Trommera. W przeciwieństwie do próby Trommera używa się tutaj roztworu siarczanu miedzi, to jest akurat podobnie jak w próbie Trommera, ale zamiast roztworu wodorotlenku, mocnego wodorotlenku, używa się roztworu winianu sodowo-potasowego z dodatkiem, co prawda, wodorotlenku, ale spójrzmy na to, co tutaj się w tej probówce stanie. Charakterystyczna jest taka sobie szafirowa barwa. Widać, że powstaje klarowny roztwór. Nie ma tutaj osadu wodorotlenku miedzi, jak byłoby w próbie Trommera. To jest zupełnie co innego. Czyli po prostu jest najpierw klarowny roztwór. Przygotowałem tutaj 5 probówek i do każdej z tych probów, w każdej z tych probówek jest już właśnie przygotowany taki roztwór, jak w tej probówce, który tutaj przed chwilą pokazałem. Teraz do tych probówek będziemy coś dodawać. Te z oznaczeniem 0, nie będziemy do niej nic dodawać. Tutaj dodamy sobie kwasu mrówkowego do tej pierwszej. Dodamy tam 1 ml kwasu mrówkowego. Proszę zwrócić uwagę, że intensywność barwy zdecydowanie spadła. Przede wszystkim znikł ten charakterystyczny szafirowy kolor. Do następnej probówki wprowadzę troszkę mrówczanu sodu. Trochę jest co prawda zbrylony, ale i tak się szybko rozpuści. Zresztą zaraz wsadzimy to do łaźni, więc będziemy wszystko pięknie widzieć. Tutaj kwas mrówkowy, a tutaj mrówczan sodu. Do następnej probówki wprowadzę z kolei glukozę. Tutaj będzie glukoza. Dobra. I do ostatniej probówki wprowadzimy aceton. Aceton jako przykład ketonu, który nie powinien ulegać tej próbie. Dobrze. Wymieszamy zawartość wszystkich probówek jeszcze raz i wsadzimy to do gorącej wody. No i będziemy obserwować, co też się tutaj będzie działo. Jakie są obserwacje podczas próby Fellinga? Mianowicie, jak już wspomniałem, ta próba zdecydowanie różni się od próby Trommera. O, w jednej probówce już się zaczyna coś dziać. Ja to może odwrócę, żeby było widać, w której konkretnie. Ta próba, tak jak już mówiłem, tutaj nie ma tego charakterystycznego galaretowatego osadu wodorotlenku miedzi. Tutaj jest po prostu szafirowy roztwór kompleksu. Jeżeli reakcja zachodzi, to pojawia się po prostu dopiero osad w produktach. Natomiast nie ma charakterystycznego objawu, że osad niebieski przechodzi w ceglasty, tak jak jest w typowej próbie Trommera po prostu dla takiego przypadku, gdzie ten osad nie tworzy szafirowego kompleksu z wodorotlenkiem, przepraszam, gdzie ten wodorotlenek miedzi nie roztwarza się, na przykład, bo glukoza wygląda podobnie i w Trommerze, i w próbie Fellinga. Ale zwróćmy uwagę, tu już reakcja pięknie zaszła, to jest probówka z glukozą. Jest ten charakterystyczny ceglasty osad. Ale zobaczmy, co się dzieje wreszcie probówek. No tutaj w probówce z acetonem widać bąbelki, bo aceton ma bardzo niską temperaturę wrzenia, 56 stopni, więc po prostu zaczyna sobie wrzeć. W innych probówkach nie dzieje się nic. Zobaczmy. Zerówka, brak objawu. Kwas mrówkowy, nic się nie dzieje. Mrówczan sodu, nic się nie dzieje. Glukoza, reakcja zaszła. I aceton, reakcja nie zaszła, brak zmian. Charakterystyczne dla próby Fellinga jest to, że nie pojawia się czarny osad, nie ma niebieskiego osadu w stadium początkowym, nie pojawia się też czarny osad przy negatywnym wyniku. Bierze się to stąd, że w tej próbie nie ma osadu przecież wodorotlenku miedzi. W tej
tutaj w tej reakcji bierze udział kompleks winianowy z miedzią, tak? I to on tutaj bierze udział. W środowisku zasadowym powstaje nam sól kwasu karboksylowego, powstaje nam dopiero tutaj osad, tak? Woda i uwalnia się po prostu z tego w wyniku reakcji, odzyskujemy ten anion winianowy. Natomiast, co jeszcze tutaj można powiedzieć, że takie równanie reakcji to jest typowe dla próby Trommera. Ono jest błędne, jeśli chodzi o reakcję Fellinga i o takim zapisie powinniśmy zapomnieć. Próba Fellinga i próba Trommera, objawy są inne. Nie ma tutaj osadu czarnego przy negatywnym wyniku, natomiast jeżeli jest objaw negatywny, to znaczy jeżeli próba wychodzi negatywnie, po prostu brak objawów reakcji. Próba Fellinga jest czulsza od próby Trommera właśnie przez to, że gdybyśmy wprowadzili niewiele tego aldehydu, tych grup aldehydowych, bo możemy wprowadzić masowo dużo, ale jeżeli to będzie związek o dużej masie cząsteczkowej, a będzie miał tylko jedną grupę aldehydową, no to ich będzie stosunkowo mało. Po prostu, jeżeli będzie za mało tych grup, żeby zredukować większość tego wodorotlenku miedzi, to większość tego wodorotlenku miedzi nam się po prostu rozłoży termicznie do czarnego osadu, więc pytanie, czy będziemy w stanie dostrzec, że reakcja zaszła, skoro nam po prostu zagłuszy wynik tej próby właśnie ten powstający dodatkowo czarny tlenek miedzi. Kwas mrówkowy nie ulega próbie Trommera, a próba Fellinga jest modyfikacją tej próby. Kwas mrówkowy nie ulega próbie Fellinga, nie ulegają jej też mrówczany. Po prostu też pokazuje, żeby pokazać, że kwas mrówkowy nie ulega ani próbie Fellinga, ani próbie Trommera. Ok, to wszystko, pozdrawiam.